Witam, ja jestem Ekstra 121, a to Legomania, wideoblog o tematyce LEGO. Dzisiaj zrecenzuję dla Was zestaw z serii LEGO The Lone Ranger. Jest to zestaw 79106 Cavalry Bullet Seat, czyli po polsku zestaw budowy kawalerii. Jak widzimy na obrazku, mamy trzech żołnierzy kawalerii. Jednego jeźdźca, to jest jeździec znikąd, na białym koniu. Tutaj mamy logo LEGO, logo serii, tutaj, no, tu dzisiaj jest The Lone Ranger. Mamy jeszcze logo Disneya i aktora, który gra jeźdźca znikąd. Tutaj zaś mamy też logo LEGO. I mamy informację, gdzie nasz zestaw został wyprodukowany. Nasz zestaw został wyprodukowany m.in. w Danii, na Węgrzech, w Chinach, w Meksyku i w Czechach. Tutaj też mamy logo LEGO i logo The Lone Ranger, a także mamy logo Disneya. Tutaj też jeszcze mamy w skali 1:1 rewolwer. Na tył opakowania mamy wyszczególnione elementy. Tutaj mamy armatę, a tu jeźdźca na białym koniu. Jeszcze coś. Zestaw zawiera 69 elementów. A więc otwórzmy go. Jak widzimy, w środku znajdują się dwa woreczki, koń i instrukcja, która jest niewiele mniejsza od opakowania. Instrukcja w tyle ma tle słynny kanion Colorado, a na pierwszej stronie mamy, jak na początku zacząć dobre działanie z LEGO. Tutaj zaś mamy że informacje, że możemy wejść na stronę LEGO i także reklamę LEGO Clubu. No i tak ona wygląda. Tutaj bez opakowania mamy konia, białego konia i dwa woreczki. Jeden mniejszy, drugi większy. Otwórzmy najpierw ten mniejszy. Ciekawszych elementów, które w tym woreczku widzimy, to jest na pewno kapelusz, bardzo ciekawy, udko indyka, przeróżne strzelby i pistolety, także flaga dwustronna, no i także główki ludzików. A jeszcze jedną z tych ciekawych rzeczy jest plecak, ta taka torba i czapka. W drugim woreczku mamy większe elementy, więc otwórzmy go. Tutaj mamy większe elementy, to działo do armaty z jakichś ciekawszych. No i oczywiście siodło dla konia. I też bardzo ciekawe kółka. I oto mamy. Do omawiania zacznijmy najpierw od minifigów. Pierwszy minifig to żołnierz kawalerii. Ma ładnie nadrukowany torsik. Niestety ma pomalowane tylko nóżki z
tyłu pokażę wam zaraz przy następnym. Też fajną rzeczą jest ta strzelba. Można powiedzieć, dowódca kawalerzystów oddziału tej kawalerii. Jak widać, taki sam przód torsika, tak jak inni pozostali żołnierze. I z tyłu wszyscy tak samo mają też ładnie nadrukowany torsik. Też ciekawą rzeczą jest ta torba, która nie jest zwykłą torebką, lecz taką torbą, którą można przechować granaty lub broń. Ma też, można to powiedzieć, lunetę. Trzeci żołnierz jest taki sam jak pierwszy, z wyjątkiem ma tylko inną twarz. No tu widzimy ten fajny plecak, który niestety się nie otwiera, czapkę i fajną, myślę, bardzo podobającą strzelbę. Mamy tutaj też jeźdźca Snikomt. Jak widzimy, torsik bardzo ładnie nadrukowany i ma nadrukowane nóżki. Niestety jest tutaj jedna mała kreseczka, która niestety psuje ten obraz, ale naprawdę nadruk jest dobry. I z tyłu też nie pożałowali nadruku z tyłu torsika. Koń jest bardzo fajny, biały, rzadko spotykany, najczęściej są brązowe. No, ale białe i to, no, bardzo mi się ten też biały koń podoba. Jest bardzo rzadki oczywiście. Mamy też strzelającą armatę i amunicję. Strzelająca armata jest wyposażona w to, co się pcha proch. Zademonstruję, jak można strzelać. I naprawdę powiem szczerze, jest jednym ze lepszych strzelających maszyn w LEGO. Tak samo ammo, jest jej sporo, więc można na pewno jakieś oddziały rozwalić nią. Mamy też bardzo ciekawy mur obrony. Co prawda jest prosto wykonany, lecz kawalerię może obronić, no, najwyższym. Chociaż ciekawe są też elementy, można z nich budować na przykład coś w rodzaju drzew lub właśnie takich ochronnych barier. I ostatnim w sumie takim jest to ognisko z indykiem. No, jest samo sobie proste w wykonaniu, a sam indyk sobie jest bardzo fajny. Oczywiście do zestawu dostajemy też te elementy dodatkowe. Są to mniej więcej jeden rewolwer, drugi pistolet, ogień, płomyczek lub jak to mogło nazwać, i taki oto srebrny krążek. Zestaw, powiem szczerze, jest godny polecenia. Ze względu na unikalność białego konia, chociażby bardzo dobrze strzelającej armaty, czy łódka kurczaka. Jednak za to trzeba zapłacić 70 zł. Polskich złotych oczywiście. No, ja osobiście polecam ten zestaw. No i to byłoby na tyle w dzisiejszym materiale. Subskrybujcie, komentujcie i łapkujcie. Do zobaczenia w następnym materiale.